Gameplay akurat ja mam, akurat mam rozgrywkę, że sobie nie muszę ten. Gram, mam przyjemność i tyle, kurwa. Nie muszę ciągle musić, wiesz, utrudniać sobie jak w życiu. Czasami lubię coś głupiego, prostego sobie pograć. Bo ja ci powiem tak, porównując Napoleona, to ogólnie Napoleon tak modów o Napoleonie trudno mi się wypowiadać, bo nie grałem. Jest a trudny, Bayera gram, więc jako jest tako wiem, że jest stary, tam grywalny. Napoleon jest trudny, jest w ogóle zrobiony fajnie. Jest historyczny, są jednostki, formacje przede wszystkim. Kurwa, trochę przejebane. Ale sobie kiedyś spróbuj stary Dark Mode zainstalować, on ci nic ale nie spieprzy z podstawki, nie mam nie bój się. Potrzeby, mówię ci. Przede wszystkim masz efektów fajnych, krew. Ale masz radio, mówię ci, nie mam potrzeby. Ale też i tyle. Też masz wymienione. Masz na zielone mundury mają. Ja teraz to czytam. Mają zielone, bo mi się przypomniało. No to fajnie. I dźwięki są inne też. Ale mówię ci, Radzie, nie przekonasz mnie, bo jak mi się coś tam podoba takie jak jest, no to i nie poczuję potrzeby, żeby dodawać jakieś niektóre rzeczy, no to nie przekonasz mnie. Rozumiem już. Cię, ale stary, nie rozumiem. O, tak powiem. No rozumiem ja i nie rozumiem. Ja cię rozumiem, próbuję przekonać, żebyś spróbował, no już może ci się spróbował, spodoba, tylko no. Spróbował, bo no, chodzi o to, że po co mam próbować czegoś nowego, Empire, skoro coś stare jest dla mnie jest dobre. W ogóle, ogólnie pole bitwy jest żenujące. Bo... Ale szkoda, że oni tego moda nie skończyli, kurwa. No, żal tego Shermana jest. Już cała bryła była. I tam tylko pewno musieliby tam mu te animacje robić i tam wnętrze, ale już całą bryłę mieli. Nie, no ogólnie to oni by w ogóle, jakby mieli włoski front robić, to już musieliby się przeszykować na przykład na nowoczesny sprzęt już, nie? Ale czy nawet Sherman do Afryki, nawet Sherman do Afryki, oni już mieli zrobionego modę Shermana. Miał być Daimler Dingo, miał być granatnik ten. Tylko, że mało ludzi grało, a wszyscy grali w DH, to oni stwierdzili, a rzucamy to w cholerę, bo i tak nikt to nie będzie potem grało, więc jeżeli już to robimy do DH, bo tam ludzie przynajmniej zauważą, że coś zrobiliśmy. Kurde, właśnie muszę poćwiczyć skoki. Nie mogę, kurde, przebiec się i się położyć. Coś mi nie idzie. A już jestem cały czerwony, cholera jasna. Może na samolot wybiec? I chuj mnie zajebał. Się zaciąłem przy tym samolocie, coś... Chyba tam jest ten ogon taki trochę zlipy. To ty jesteś po tym Junkersem pomalowanym jak włoski samolot? Nie. Na respie. Oni tu mają. A jak jest leszczem, to będzie podchodził blisko. Można wejść czy nie? Na wieży. Chyba nie. Kurde, nie mogę rzucić się na stół. Pierdolisz. No co, ucieszył się.
Mołdawia, kurwa. Co? Nie no, ogólnie komputer daje radę. Nie no, jak masz już jedną gigówkę, no to już jest dobrze, więcej masz tego. Tak, w większości gier to się... Ostatni przyczółek. Jak on tego kurwa nie dostał? No ale moja już karta grafiki to już jest średniawka, nie ogólnie. No fajnie. Front. Kamina, o. Widzicie ją? Ma ktoś działko? Nie. Nie biegnę za czoło. Ale dużo też Niemców gra. Na tych naszych Fight Nightach. Tfu. Tfu. No kto strzela do naszej Matyldy? Coś jak w Forgotten Hope właśnie. Samo jest. Nie, nie masz na oficerze. Ale ogólnie się respawnujesz, też są tikety. No, ale na bazach tylko. Chyba, że ci raz no, może oficer ogólnie... rzucić, może ci srakę rzucić. Zasada wygrania mapy jest taka sama jak w podstawce Battlefield, że tam przejąć wszystkie flagi albo... No nie tylko, musisz... Jakie flagi? Tam nie ma czegoś takiego. No, to jakieś obiekty powiedzmy, no. No masz przechwycić bądź konkretne. Niszczyć amunicję wroga, zależy no. Jak masz... A co mnie kurwa, ja nie muszę z talibami, być, kurwa znać jak wszystkich, którzy są modni teraz. Ja kurwa znam za to Włochów, których wy chuj wiecie, więc jak co się... Jak na przykład walczysz z talibami, ja się pytam, bo nie wiem. Wiedzieć. O. Jak na przykład walczysz z talibami, nie? Ja nie przypierdalam, że nie wiesz, kto to będzie. Są czerwoni. A Amerykanie są niebiescy. Idę sobie wziąć to do picia. Jaka przepychanka. Ten to piezie. Holy. Chuj. Mówiłem mu kurwa, holy to. Nie. Dużo dalej nie się to działo, kurde, w siłarcie niż w innych. Kurwa jasne. Dobra.
A w trakcie przez miasto jedź. One strasznie przekoszone mają te lufy, czołgi. No, wreszcie mnie zdjęli. Ja strzelałem chyba z tego. M13. Z czego strzelasz? No na razie nie strzelam, bo nie widzę żadnego celu. Trzy czołgi na stołcie rozwodnie. Odbijam od czegoś. Aha, tu jest niebo.